No siemaneczko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy, tak jest. Nie wiem troszeczkę gdzie ja tutaj jestem, gdzie mnie gierka wywaliła. Chyba nas troszeczkę cofnęło z tego co widzę, bo musimy porozmawiać z Sebastianem o notatce. Co robiliśmy już w poprzednim odcinku? Nie wiem dlaczego tak, ale moi drodzy, w każdym razie zostawcie łapkę w górę na wstępie tego filmu. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A my lecimy, będziemy się musieli przedostać przez to... Przez te drzwi takie jakieś dziwaczne, zamknięte. Nie wiem jak mamy to zrobić jeszcze, ale zaraz się okaże. Gadam teraz, bo już widzieliśmy tą rozmowę, prawda? W odcinku poprzednim. Interesting. Dobra. Dobra. Znaleźć barykady, tak? Tu jest barykada, no. Wiemy o tym, tylko przedostań się przez barykadę. No właśnie, jak to zrobić? Poczekajcie, tutaj... Ej, a może ja muszę... Uwaga, moi drodzy, wpadłem teraz na pomysł. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale jakby wziąć te kości... O, właśnie, no tutaj... Tak, patrzcie. Musimy to kościami wszystko obłożyć, że tak powiem. Dobra, to dawaj mi wszystkie kości, jakie tutaj masz. Dobra. Zaprowadzamy je tutaj pięknie. Czy one się same tutaj dadzą? Nie, nie zadziałało. O, teraz chyba. No kurde, co jest? Wkładać się tu. Dobra, teraz będzie git? Dobrze, teraz jest git. Włożyły się. No dobra. Teraz tak sobie pomyślałem o tym, że może być to odpowiedni pomysł, bo... O kurde! Ty kurde gnoju, Crucio na ciebie rzucam. Kurde, się nie spodziewałem tutaj takiego ziomala. Dobra, pokonany. Tylko skąd mam wziąć więcej kości? Gdzie tu jest więcej kości? Dobra, tu mam jakieś przejście. Ale tutaj, stąd chyba też można było wziąć kości, prawda? Powinienem móc. Nie ma. Nie ma. Tutaj coś mam do zebrania. No, tak wpadłem na ten pomysł, bo się zaczęło podświetlać dookoła jakby tego przejścia. I stwierdziłem, że kurczę, tu jest pełno kości, już był taki motyw w gierce z przekładaniem kości, może to ma sens. No i jak widać, rzeczywiście ma to sens. Dobra. Pięknie. Czy to już będzie wystarczająco dużo? Tak. Świetnie. Bones. Jak macie? Co? Let's go! Unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. No oczywiście, że tak. Chętnie nauczysz się zaklęcia Imperius. Skąd znasz zaklęcie Imperius? Zapytajmy. Where did you learn the Imperius curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about. But it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't okay. Know more about what the curse entails. Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. No dobra. Chcę się tego nauczyć. I couldn't agree more. Imperius. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Dobra. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master.
Trudne do opanowania, mówisz? Dobra, klik. Klik F, klik spacja. Dobra, myślę, że jestem gotowy. No i łatwo, Imperio. Ale teraz będziemy sterowali wszystkimi, żeby działali na naszą korzyść. Przybierz nowe zaklęcia. Czekaj. Dawaj mi je tutaj. Dajmy sobie tutaj. I co, i teraz ten pająk będzie bił tego drugiego pająka, czy co? Nic nie robi, gnój. Dobra, to tyle? Ty, ile to jest w ogóle tego? Ile pajęczyn? Kurde, grubo. Dobra, trzeba chyba to otworzyć, co? Tak mi się wydaje. Let's go, zobaczmy, co tu jest. Gdzie ty to widzisz? A tu barykada jest, rzeczywiście. Dobra, no to trzeba niestety zrezygnować z tego. Dajemy tutaj Leviosą. No, układaj się. Dobra, pyk. Gdzie się jeszcze są? Ty, poczekajcie, bo to są jakieś chyba przejścia do otworzenia. Potrzebuję zaklęcia tego. Co to robi? Coś to otwiera? Póki co nic się nie dzieje, ale to może muszę wszystkie przeciągnąć, żeby coś się otworzyło. No nie, totalnie nic się nie stało. No dobra, ale tutaj jeszcze było coś innego. Można to spalić, zobaczyć, co tutaj jest. Mamy tutaj jakieś przejście, ale chyba nie dam rady tędy przejść. No dobra, sprawdźmy jeszcze to miejsce. O Jezus, widzę już pajonki. Wstrętne pajęczarze. No patrzcie, kurde, jakie bestie. Crucio, boom. I starożytna magia jeszcze, Benz. Essa. Nie no, ja jestem teraz przepotężnym z czarnoksiężnikiem. Łe, zaltapowałem gierkę, co jest? Kurde, halo. Zaltapowałem grę przed chwilą. O kurde, co jest? Przed mordą mi się pojawił. I Crucio dostał od razu na łeb. Ej, dużo ich tutaj jest. No dawaj, Z. I boom, 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 boom. Dawaj mi te starożytne magie. Crucio masz na łeb. Ale to im nie zadaje obrażeń, ale ich stunuje, także to jest fajne. Do tego to się najbardziej chyba przydaje, żeby zestunować rzeczywiście przeciwników. Dobra, spalmy kolejne te. Co my tutaj mamy? Jakieś czachy. Dobra, mamy tutaj jakieś rzeczy do przeszukania. Świetnie. Co? Jakieś rękawice do Quidditcha dostałem, nice. Dobra, to tyle raczej z tego pomieszczenia. Zobaczmy, co jest dalej. Tutaj mam coś do otworzenia. Zobaczmy. Fajnie, że jest pusto w tym wszystkim. Do cholery! Kurde, się wystraszyłem. Tych pająków. Ja ogólnie się boję strasznie pająków, jeżeli chodzi o prawdziwe życie. Także no, musicie mi wybaczyć. Co my tutaj mamy? Jak to tutaj? Może tym? Rzeczywiście tym, dobra. Co tutaj jest? Jakiś jeszcze... kurde, co za grobowiec? Jakiś przeogromny. Co mamy tutaj? Kolejny fajny przedmiocik. No dobra. Tylko skąd ja mam wziąć kości do tamtego przejścia, ha? Bo trochę nie kumam. Skąd mam wziąć te kości? Chyba, że nie wiem, może jakoś tędy jednak się da przejść. Nie no, się nie da. Tak też nie. Gdzie tu jest więcej kości do naszego przejścia? Tutaj też jest zawalone, też tędy nie przejdę, chociaż bardzo bym chciał.
No ale nie ma takiej opcji. Jeszcze zaraz przeanalizujemy sobie nasz ekwipunek. Kurczę, czekaj, a to się teraz zamknęło. Może teraz muszę to przyciągnąć, może teraz coś to zrobi. Jest tutaj też coś namalowane na tych ścianach. Nie wiem, czy... Aha, bo to się tylko otwiera na chwilę, tak? O kurde. Dobra, czekajcie, przeanalizujmy. A, czekaj. Czyli muszę to i następnie to. Dobra, poczekajcie, czy ja to dobrze rozkminiłem? To i to. Nice. Się otworzyło, rzeczywiście. Dobra, sprawdzajmy dalej. Schody. Kółko takie dziwne. Gdzie to jest kółko? Tam jest. Dobra. Schody. Kółko. No i nice. O, i są kości. Fenomenalnie. Dobra, biorę Leviosa. Przenosimy sobie kostki tutaj. Do naszego przejścia. Proszę bardzo. I teraz tak. To mamy otwarte, to mamy otwarte. Teraz to. Czyli to dziwne plus to. Gdzie jest to dziwne? Tutaj jest, dobra. Pyk. I pyk. Dobrze. Pusto! Jak to? Oskamowali mnie. Dobra, schody i to. Schody są tu, to jest tu. Okej, okay, nie ma problemu. Bend. To jest jedno z łatwiejszych. No i są kolejne kości, które będą nam potrzebne właśnie do otworzenia przejścia. To raczej już będzie tyle. No i elegancko. Bend, otworzone. Ale najpierw, moi drodzy, chcę sobie przeanalizować mój ekwipunek. To jest słabsze, czyli tego nie chcemy. I tutaj miałem coś lepszego. 50, 51, to oczywiście, że biorę 51S. Dobra, i to na tyle. Bo reszta jest niepodkrywana. Będziemy musieli pójść do... Będziemy musieli udać się do pokoju życzeń, żeby to zidentyfikować. Dobra, co my tutaj mamy? Oho! Pajęczarze? Oczywiście, że tak. Zbam! Zbam! Benz, Confringo, Crucio! Jozdo. I cyk, dzban. I cyk, kolejny dzban. I starożytna magia. Buu. I kolejny dzban. O kurde, ale bestie wielkie. Ojojojojoj. 24 level? Ej. Dobra, radzę sam, byczku. Wierzę w ciebie. Czemu on do mnie idzie? Ej, no chciałem na niego Crucio dać. Czemu on go ignoruje, tylko idzie do mnie? Ja nie chcę, żeby szedł do mnie. Ty, gdzie on się podział? Zniknął. Dobra, nie wiem, rozwalamy ich jak leci. O kurde, tu jest. Nie. Crucio. Ale to nie działa na tego, którego ja chcę. Na tego bossa nie mogę rzucić Crucio. Dobra, on tu chyba nie wejdzie, co? Ale znalazłem spota. Dobra, padł. Jeden. O, starożytna magia, zarąbiście. No jest. A są jeszcze jakieś. Kurde, tu jest nawet jeden, halo. Masz Crucio na łeb. Dobra, wszyscy już? Chyba wszyscy. Dropnęło coś mega zarąbistego z tych? Z tych wielkich pająków? Nie, same kły. Okej. Okay. Dobra, szybkie Revelio taktycz. A, to nie to, to w innym pomieszczeniu. Kły! Co tu się wydarzyło? Czemu on dopiero teraz padł? Dobra. Podpal mnie to. Puść mnie tutaj. Czy ja nic nie przegapiłem? To mnie interesuje. No nie, no tu nic nie ma. Także okej, okay, otwórzmy sobie to. Twoje gniazda wyposażenia są pełne? O nie. Najgorzej. Dobra. Gdzieś tutaj musi być ten artefakt. Relikt, przepraszam. A, nawet tutaj leży, spoko. Ty, a tego czemu nie mogę podnieść? LOL. Ale gra mnie tutaj skamuje. Aha, ja tego chyba nie mogę podnieść, bo mam pełny ekwipunek, okej.
Dobra. Ilustracja zaginionego reliktu. Mąka S, co to jest? Kurde. Notatka z reliktu. Relikt aż kipi od energii. Jego możliwości mogą przysłużyć się nie tylko czarodziejom, ale też całemu światu. Ale mroczna ofiara, która pozwoli wyzwolić jego potencjał, może być zbyt wielka. Dopóki nie dowiemy się więcej, proszę, nie zbieraj reliktu. Sebastian, the relic. Look. O, rzeczywiście jest. Could it be? Kurde, no ale chyba nie możemy go wziąć. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Powinniśmy zostawić ten relik w spokoju. No to tak, nie? Kurde, no nie będziemy żadnej ofiary, nie będziemy ludzi zabijać, tak? Żeby uwolnić moc tego reliktu. No bez przesady. To już jest przesada trochę. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Aha. I must keep this relic secret, especially from my uncle. O kurde, powiem ci, Sebastian, co jest? Kto to? Is that ominous? Co jest? Grane? O kurde, ale się porobiło teraz, dobra. Ale ogólnie chciałem powiedzieć, że Sebastian, no by on, wiecie, tutaj zakazane zaklęcia, tu coś tam, żeby mu nie odjebało totalnie. Żeby, kurczę, zaraz nie składał żadnych ofiar, nie? Żeby uratować siostrę, kurde, bo będzie lipa. No dobra, Ominis. Co jest grane? Przypał. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Kurde, jest spina. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Wydaje mi się, że to jest... Good. No, we're dobra agreed. Decyzja. Don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him. But I fear we won't stop. Żeby nas zaraz w mrocznej ofierze nie złożył. I'm suggesting we negotiate. Sebastian. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. Okay. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. No dobra, wynosimy się stąd. Tylko nie wiem do końca, którędy. Czy ja idę dobrą drogą? Ominous and I found a compromise. Chyba. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. No chodź, Seba. What was needed, Sebastian. Co ty tak się ociągasz, gościu? Dawaj, dawaj. Wynośmy się stąd, bo to miejsce jest, kurde, co najmniej dziwne. Czekaj, czy to jest dobra droga? Czy ja zabłądziłem? Nie, no dobrze.
O, a może jednak nie? O kurde, tylko... Ja tutaj tędy przeszedłem troszeczkę... Troszeczkę, kurczę, psując... Gierkę. Może jest jakieś inne przejście? Poczekaj. No bo na mapie pokazuje jakąś drogę. No nie wiem. No i weź to tutaj. No co jest grane? Musisz to tutaj ułożyć, żeby się zrobił most. O, teraz działa. A ostatnio nie działało. Co za gówno. Dobra, tu nie ma kościół. Oj, nie to. Tutaj też nie ma ko... Spadłem! Cholera jasna, i co teraz? Ja pierdziula. Się muszę znowu tutaj jakoś wdrapać. No kurde. Jak ja tam wlazłem ostatnio? No kurka wodna. Teraz nie wyjdę? No jakoś muszę się stąd wydostać. O, działa. Ty, to czekaj. To mogę tak po prostu przejść, prawda? Czy, czekaj, czy ja jestem w dobrym miejscu? No tak, stamtąd przyszliśmy. Ej, widzowie, chyba się zgubiłem w tych katakumbach. Już nie wiem, gdzie jest wyjście. Bo pokazuje mi to w inną stronę. Kurka wodna. Aha. Czyli jestem tutaj z powrotem. No dobra, to mniejsza z tym. Poczekajcie, jak stąd się wychodzi? A tędy? Mogę tędy na przykład przejść? Czekaj, gdzieś w tamtą stronę muszę iść. No to dawajmy teraz tutaj. Odbijmy sobie. O, teraz chyba dobrze idę. Dobra, to po co ja łaziłem jakimiś tam przejściami dziwacznymi? Jak to tutaj trzeba było i tyle. Dobra, jesteś? Jesteś, Sebek. Świetnie, w takim razie wychodzimy już stąd. Udało się. Wyjdź. Dobra, co teraz będzie z tym reliktem, cholercia? Co Sebastian z nim zrobi? To jest ciekawe, nie? As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important for Anne. Okej, mogę sobie użyć miotły? Ach, nie mogę. Dobra, pozbierajmy jakieś kapelusze grzybowe. I let's go, idziemy. Da się jakoś na skróty? Nie wiem, tędy o? Trochę przyciąć tę drogę? Chyba się da. Aha. Okej, nie ma problemu. A ty idziesz za mną? Ło, przyteleportował się na naszych oczach, widzieliście to? Smoke, over there, by the hamlet. Ty. Wioska zniszczona. O kurde. Byli tu. Felkoff's in trouble. They're under attack. O cholera, walczą tu. Dobra, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? O wy gnoje jedne. Co wy tu robicie? Wiecie co ja potrafię? Crucio na przykład potrafię. Poczekajcie, muszę zmienić. Muszę to jeszcze zrobić. I to. No nie, w sumie potrzebuję jakiegoś. Dobra, to wiecie co? Może tak zróbmy. Użyjmy nowego zaklęcia, którego się nauczyliśmy. Confringo, bend, bend, bend. Dobra, i on bije. Co jest? I serio, o tamten ziomal chyba bije swoich. Z tego co widziałem. Ała, ała. No co jest? Ile was tu będzie? Jeszcze, co? Masz Imperio i bij swoich ziomali. Kurde. Dobra. Starożytna magia. Czas na to. Szumato. Sporo ich tutaj jest, no. No kto mnie bije? Ty, ja mam low. Ile tego tutaj jest? Ja pierdziula. O, nagle się tutaj pojawił. Co za gnojek. No, i po co ci to było? I po co ci to było? Wiesz co? Weź Imperio na ciebie rzucam. O ty gnoju.
Jeszcze w locie mnie zaatakował. Ach. Kurde, ale oni mnie nawalają tutaj. Naprawdę tragedia jest. Dobra, kończymy. Ile oni mają HP w ogóle? Ty, to jest posrane. O! Ała, 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 ała. Nie! Ała, ała! Jaki kurde, jakie to są kozaki totalne. Dobra, rozwalony. To wszyscy? Matko jedyna. Dużo ich tutaj było, strasznie. O-ou! O-ou! Trzeba ją uratować szybko! Sam się zabił, okej. Dobrze. Uratowana siostrzyczka. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. So? What did my uncle expect me to do? The Imperius curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Ja, nie, no, dobrze, no. Uratował siostrę. Zakręcenie niewybaczalne ze spoku. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Dobra. My nie mamy tego. Jak to się nazywa? O nie, nie mogę zebrać, bo już kurde mam pełny ekwipunek. Ja pierdziula. Okej. W każdym razie, my nie mamy kręgosłupa moralnego. Zaklęcia niewybaczalne są spoko. Będziemy ich używać i tyle. Tyle mam do powiedzenia. Dobrze, w takim razie co my teraz mamy zrobić? Porozmawiaj z... Czekaj. Z jego wujem, tak? Dobra, porozmawiajmy sobie z nim, no. Może go uda nam się jakoś przekonać. Sebastian uratował swoją siostrę. No tak. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Nie możemy dać się złapać po prostu. Nie możemy dać się złapać w takim razie. Ajejajeja, to się teraz porobiło. Czy my będziemy mieli jakąś pocztę do odsłuchania? O, pierwsze co? Ty, czemu tu nikogo nie ma? Ej, chcę sprzedać itemy. No siema, co macie? Co mogę od was kupić? Ty no kurde. No atak był i chyba nie ma jak niestety sprzedać przedmiotów. Kurde. Dobra, to może po drodze. Może po drodze w następnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję. A ja się z wami żegnam. Z płonącym domem w tle. Jest grubo, siemano.